zaryzykuj, poświęć czas na rekolekcje adwentowe. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: nie, natomiast ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię, bo istotnie ręka Pańska była z nim. Jan będzie mu na imię, stanowczo powiedziała Elżbieta i Zachariasz. Moi drodzy, czasem trzeba tak bardzo jasno postawić sprawę. Ma być tak, a nie inaczej. Elżbieta i Zachariasz postanowili wypełniać wolę Bożą, nie patrząc się na tradycje ludzkie, na to, co powiedzą sąsiedzi, na to, jak być powinno. Przecież ci ludzie, którzy w tej Ewangelii byli obecni, zapytali, przecież nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. No właśnie. Jan będzie mu na imię. Bo to była wola Boża, nie wola ludzka. Dzisiaj jest taka moda, żeby wypełniać to, co się komuś podoba, to, co sobie inni życzą. To, jaki ja mam być, to inni chcą dyrygować czasami. Ale czasami trzeba powiedzieć nie. Chcę wypełniać to, czego chce Bóg. W historii Kościoła widzimy tak często, jak ludzie potrafili odstawić wolę kogoś i wypełnić wolę Bożą. Przypomina mi się tutaj święty Franciszek z Asyżu, którego ojciec chciał, żeby był bogatym człowiekiem, sławnym. I taką przyszłość mu pisał. Ale święty Franciszek powiedział: nie, ja będę ubogim. Będę zakonnikiem, który wszystko odda. Będzie chodził w łachmanach po to, żeby nosić łaskę Bożą w swoim życiu. Żeby być zakonnikiem i należeć do Jezusa. Cóż za heroizm, cóż za ryzyko. Zostawić opinię ludzką na drugim planie po to, żeby podobać się Bogu i wypełnić Jego wolę. Nie zawsze jest tę wolę Bożą tak łatwo wypełnić. Czasem, kiedy jest krzyż, kiedy przyjdzie cierpienie, kiedy jest ból, kiedy przyjdzie starość, osamotnienie, utrata kogoś bliskiego, może nie jest łatwo. Ale Pan Bóg zawsze daje siłę. Ktoś powiedział kiedyś, że Pan Bóg nigdy nie da takiego krzyża, którego człowiek nie mógłby unieść. Pamiętaj o tym, że Bóg jest zawsze z tobą w twoim cierpieniu. Jeśli ty przyjmiesz to, to Bóg tobie pomoże i będziesz umiał nieść swój krzyż. Ale również wypełnić wolę Bożą czasem nie jest łatwo, kiedy czyta się Ewangelię. Bo tam Pan Bóg uczy rzeczy, które po ludzku dzisiaj dla człowieka XXI wieku nie są modne. To znaczy kochać nieprzyjaciół, miłować tych, którzy nas nienawidzą, modlić się za tych, którzy nas prześladują. W błogosławieństwach Pan Bóg uczy i mówi nam, że błogosławieni, czyli szczęśliwi są cisi, ubodzy, ci, którzy cierpią niesprawiedliwość. Zobaczcie, jakie to są dzisiaj niemodne rzeczy. A dlatego Pan Bóg nam dzisiaj to mówi,
żebyśmy podjęli ryzyko życia Ewangelią na 100%. Nauka Kościoła czasem też jest wymagająca. Czasem też niełatwo jest wszystkim przyjąć naukę o świętości życia ludzkiego, o nierozerwalności małżeństwa, o życiu zakonnym, bo to takie dziś niemodne. Nie patrz na to, co inni mówią. Nie patrz na to, co mówi ci internet, co mówią w telewizji, w radio. Nie patrz na tych, którzy się śmieją z chrześcijan, którzy podążają za Jezusem. Ty, podobnie jak Elżbieta i Zachariasz, powiedz nie. Ja chcę wypełnić wolę Bożą. Nie chcę patrzeć na to, co myślą inni. Chcesz posłuchać jeszcze raz? Chcesz wrócić do innych nauk rekolekcyjnych? Zajrzyj na radiojasnagora.pl.